Witam w moim kolejnym materiale poświęconym grze Lock and Load Tactical Digital. Dzisiaj postanowiłem Wam zaprezentować rozgrywkę w jeden ze scenariuszy pochodzących ze stosunkowo nowego dodatku, jakim jest Days of Villainy. Days of Villainy jest dodatkiem ciekawym, ponieważ skupia się na walkach w Libii, toczonych w okresie obalenia reżimu Muammara Kaddafiego na początku poprzedniej dekady. A zatem są to walki dość nam współczesne. W dodatku tym dostajemy 4 scenariusze, czyli powiedziałbym szczerze niezbyt dużo, ale za to są to scenariusze dość duże i dość ciekawe. I w tym materiale chciałbym zagrać pierwszy z nich, Hold or Die. Dotyczy on walk, jakie miały miejsce o miasteczko Mars Albrega w marcu 2011 roku, kiedy to wojska rządowe próbowały zdobyć miasto Mers Albrega, ważny punkt przerzutowy dla libijskiej ropy. Miasto było obronione przez jednostki rebeliantów, natomiast wojska rządowe dysponowały w tej walce sporą ilością jednostek pancernych oraz wsparciem artylerii. Walki trwały cały dzień oraz ciągnęły się do nocy. Udało się wypchnąć rebeliantów z większej części miasta, natomiast zajęło więcej czasu, zanim ostatecznie całe miasto zostało z powrotem opanowane przez oddziały wierne Kaddafiemu. W tym scenariuszu będziemy posługiwać się w stopniu znacznym bronią pancerną. Siły Kaddafiego dysponują 6 drużynami piechoty, 2 wyrzutniami RPG-7, 6 pojazdami BTR-60 i 1 czołgiem T-55 oraz bronią maszynową PKM i FNM MAK. Natomiast przed rozpoczęciem gry dostajemy wsparcie w postaci trzech ostrzałów przez baterię BM-21 kalibru 122 mm. Jeżeli chodzi o siły rebelianckie, to składają się one głównie z piechoty, natomiast dysponują także jednym BMP-1, dwiema ciężarówkami, jedną wyposażoną w karabin maszynowy, drugą w wyrzutnię jakąś i pewną ilością uzbrojenia. Scenariusz trwa 9 tur. I warunkiem zwycięstwa jest, aby do końca gry ani jedna jednostka rebeliancka nie została na planszy w stanie dobrym, czyli nie rozbita, zszokowana i tak dalej, a jednocześnie wojska Kaddafiego nie mogą ponieść większych strat niż 3 pojazdy i 3 drużyny lub dowódcy. Scenariusz posiada całkiem sporo zasad specjalnych. Po pierwsze, stosy są ograniczone do 2 oddziałów na heks. Każda strona może stworzyć tylko jednego bohatera w trakcie walki. Gracz przed rozpoczęciem rozgrywki, gracz dowodzący siłami Kaddafiego, ma przeprowadzony ostrzał artylerii. Natomiast to jest istotna zasada, czyli zachód słońca, że od tury 6 w grę wchodzą zasady dotyczące walk nocnych, przy czym widoczność jest ograniczona do 4, a nie do 2 heksów. Wojska lojalistów mogą używać ponadto pocisków oświetlających. RPG-7 mają amunicję przeciwpancerną i nie muszą używać negatywnych modyfikatorów, kiedy korzystają z niej przeciwko jednostkom piechoty, ale tylko w określonym terenie. T-55, jeżeli strzeli do budynku, to ma szansę, że ten budynek się zawali, a jednostki się w nim znajdujące poniżej piętra, które zostało rozwalone, zostaną automatycznie zabite. Natomiast BMP-1 prowadzony przez rebeliantów posiada mały zapas paliwa, w związku z tym po każdej turze, w której się porusza, jest wykonywany rzut i jeżeli wypadnie jeden, to wówczas staje. I obsługa działka KPV ma plus 1 tej ograniczenia wynikające z kiepskiej znajomości obsługi tego działka. Więc to by było tyle. Jak widzicie, zasad jest sporo, co czyni ten scenariusz dodatkowo ciekawym. Natomiast to, co najważniejsze, to jest scenariusz, w którym rzeczywiście mamy sporo nowych rzeczy, jeżeli chodzi o broń
Panceno. Więc tak, ja powiedziałem, będę grał Kaddafim, komputer tutaj będzie grał Ebeliantami i możemy odpalać scenariusz. Grałem ten scenariusz jak do tej pory raz i dostałem w nim łomot grając rebeliantami. Zobaczymy, czy teraz uda mi się, kiedy będę grał Kaddafim. Nie robię sobie zbyt dużych nadziei. To jest scenariusz dość trudny, a ja nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia w posługiwaniu się pojazdami. Przy czym pewne rzeczy związane z obsługą pojazdów w tej grze nie są znowu aż tak dalekie od tego, co na przykład znam z Advanced Squad Leadera, ponieważ generalnie pod wieloma względami wszystkie systemy taktyczne, które powstały po Squad Leaderze i Advanced Squad Leaderze, w mniejszym lub większym stopniu nawiązują do tych gier. Oczywiście wszystko co zależy, na przykład Lock and Load Tactical nie jest systemem, który byłby bezpośrednio kopiuj i wklejką, ale bardzo wiele rzeczy wprowadził nowych, co mu zresztą wychodzi moim zdaniem całkiem dobrze. I gdyby naprawdę nie problemy z multiplayerem, to ja bym tę grę bardzo, ale to bardzo lubił, a nawet bardziej niż w rzeczywistości. Ok, zaczynamy grę. Na początku na planszy nie mamy ani jednej z naszych jednostek. Tu możemy sobie obejrzeć planszę. Plansza, jak widzicie, jest typowo pustynna. I continue. Na początku rozstawiają się rebelianci. I tu widzicie, mamy w tym momencie moją artylerię Kaddafiego, która prowadzi ostrzał buntowników. Być może coś nam się uda, to nie jest zasada. Pamiętam, że kiedy ja w to grałem po raz pierwszy, to w ogóle byłem przerażony tym, co mi zrobili, bo poniosłem bardzo duże straty. Zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Coś tam im zrobiłem jak na razie, ale szału nie ma. Mogło być lepiej. Ok, teraz zaczynamy grę siłami wiernymi rządowi Kaddafiego i w tym momencie ich nie ma na planszy. Musimy je rozstawić. I więc przechodzimy do Reinforcements. I teraz od razu rzućmy sobie okiem, co my tu mamy. Jak widzicie, na żetonach pojazdów jest bardzo dużo informacji, w związku z czym wypadałoby się nim przyjrzeć. Po pierwsze, może od razu pokażę. Przybliżyć się bardziej nie da. Ok, więc tak. Informacja w przypadku pojazdu przewożącego piechotę jest taka, że jeżeli posiadamy PP tutaj, to znaczy, że pojazd ten może transportować jednostki piechoty. Tutaj w lewym dolnym rogu mamy wskaźniki pancerza, przy czym pierwszy dotyczy kadłuba, drugi dotyczy wieży, jeżeli pojazd jest wieżowy. Natomiast są one kolejno. Przód, to znaczy przy pierwszy to jest przód, drugi to jest bok, trzeci to jest tył. Tutaj mamy pozaformację o uzbrojeniu. Jeżeli ma razy dwa dany pojazd, to przepraszam, muszę, przy mi się to pojawia, to może strzelać dwa razy. Z tyłu pojazdu natomiast, o, tutaj widzicie front i reverse. Z tyłu żetonu mamy natomiast jego, można powiedzieć, taką tabelkę skuteczności. U góry mamy zasięg, znaczy pierwszy rząd, ten górny to jest zasięg. Środkowy rządek czwórek to są liczby to hit, czyli jaki musi wynik uzyskać, żeby trafić w dany cel, a dolny cel, to dolny rządek to jest penetracja, czyli jaki wynik uzyskuje na danym dystansie, jaki potrzebuje jakiego wyniku na danym dystansie, żeby uzyskać penetrację w przypadku ostrzału pancerza. Tutaj, jak widzicie, mamy też podstawowe informacje, takie jak właśnie dwunastka to jest jego ruch. Ciągle mi się to podświetla, więc nie mogłem tego ładnie pokazać. Dwunastka to jest ruch. T oznacza tracked, czyli jest to, że pojazd jest gąsienicowy. Piątka u góry to jest morale. Jeżeli jednostka posiada gwiazdkę, tutaj to oznacza, że może wykonywać ruch szturmowy. Oznacza, to jest bardzo fajna umiejętność, pozwala nam w porządku pojazdu poruszyć się i strzelić. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to ten pojazd posiada dwa karabiny maszynowe, które tutaj widzicie w opisie, w prawym dolnym rogu tego okienka macie Vehicles MG, jeden o sile ognia 4, drugi o sile ognia 2 oraz u góry, w prawym górnym, mamy informację o skuteczności jego działa.
Więc to są informacje, które mamy o pojazdach. W przypadku BTR-ów jest podobnie, tyle że jak widzicie, BTR nie posiada swojego tyłu w tej postaci, w jakiej posiadał czołg, czyli on nie posiada działa. On posiada karabiny maszynowe 2, jeden o sile 4, natomiast nie posiada broni artyleryjskiej, że tak to powiem, w związku z czym nie mamy tutaj tej dolnej tabelki. Z tyłu natomiast mamy stronę dla Shaken. Czyli jeżeli w wyniku ostrzału wroga, ponieważ ten pojazd posiada dość lekki pancerz, załoga wpadnie w przerażenie, zacznie się bać, to wtedy obracamy na stronę Shaken. Jak widzicie, ten pojazd jest wyraźnie słabszy od T-55. Zresztą, umówmy się, zarówno BTR-60, jak i T-55 są pojazdami, które dzisiaj właściwie miejsce w każdym normalnym kraju byłoby w muzeum, a nie na polu bitwy, ale że walczymy w Libii, to sytuacja wygląda inaczej. Tu możemy jeszcze dodatkowo wybrać, ustawić, czy chcemy, żeby nasz dany pojazd przewoził pasażerów i czy miał, czy miał opcję Bottoned Up. To jest ważne w niektórych scenariuszach, ponieważ jeżeli mamy Bottoned Up, to wtedy dowódca obserwuje sytuację na polu bitwy z wieżyczki i ma większe szanse na trafienie. Jeżeli mamy Bottoned Down, czyli dowódca siedzi w czołgu, znaczy, że dowódca jest bezpieczniejszy, mniej mu grozi, ale jednocześnie czołg ma, czy pojazd ma nieco słabszą widoczność. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje na temat pojazdów. W porządku. A zatem, skoro wiemy, co mamy, możemy rozpocząć zabawę. Zacznę od czołgu i Use Select Unit. I moje jednostki wchodzą, jak widzicie, z zachodniej krawędzi mapy. Czołgiem pojadę prosto, spróbuję pojechać tutaj. Jest to pojazd dość dobrze opancerzony. Więc mam nadzieję... Muszę chyba ściszyć dźwięk, bo coś mi się wydaje, że może być za głośno. I to wszystko, dalej nie pojedzie. Aha, on ma teraz, spójrzcie, Assault Movement, czyli w tym momencie, póki jedzie, może prowadzić ostrzał. A w tym momencie nie ma, nie widzi nikogo, kto mógłby jeszcze ostrzelać. Więc dalej nim nie pojadę. Czy gdybym przełączył na... Aha, teraz kiedy zakończyłem ruch, mogę jeszcze sobie przełączyć na Continuous Movement. Co to znaczy? Oznacza, że dany pojazd pozostaje na chodzie, że tak powiem, on się cały czas porusza, jedzie, nawet znajdując się na polu i w ten sposób trudniej jest go trafić, ale jemu samemu trudniej jest trafić, kiedy on strzela w trakcie ruchu. Jeżeli graliście w Advanced Squad Leadera, to także jest tam taka opcja w postaci umieszczenia na jednostce żetonu Motion, który oznacza, że dana jednostka pozostaje cały czas w ruchu, nawet w fazie działań przeciwnika. OK. Więc tu kończymy. Teraz nasi przeciwnicy. Ktoś tam wlazł na górę. My wprowadzamy kolejne posiłki. Dobra, czołg mamy, no to możemy wprowadzić naszych Mohamedów i Ibrahimów. Jak widzicie, tak wygląda nasze uzbrojenie. Dwa karabiny, dwie wyrzutnie RPG. Drużyny piechoty do najlepszych, delikatnie rzecz mówiąc, nie należą. Więc pod tym względem nie poszalejemy. Powinniśmy się rzeczywiście mieć nadzieję na to, że BTR nam pomogą. A zatem tak, żeby załadować drużynę do BTR-a, musimy wybrać drużynę, ewentualnie dać jej broń, jeżeli chcemy. Tą bronią musimy najechać na drużynę, tak jak w poprzednim przypadku, i zaznaczyć razem z BTR-em. I teraz wybieramy, że Use Selected Units Passengers i nasz BTR wjedzie sobie na planszę z pasażerami. Powiedzmy, że chciałbym wjechać tu. Jak widzicie, on ma już moved. Oznacza to, że poruszając się nie może strzelać. Za to, jak widzicie, zasięg ruchu ma prawie przez 80% planszy, powiedziałbym, czyli naprawdę dużo.
Powiedzmy, że chciałbym dojechać do tego pola. Powinno to mi, mam nadzieję, że da mi ona pewną osłonę, ponieważ tu prawdopodobnie gdzieś już siedzą rebelianci. Natomiast wykorzystując tutaj te krzaki, mam nadzieję, że uda mi się. Zwróćcie uwagę na fakt, że pojazd w odróżnieniu od jednostek piechoty musi być zawsze ukierunkowany. Podobnie jak właśnie też zresztą w naszym ukochanym Advanced Squad Leaderze. Ta strzałka, która umieszczona jest tutaj, zawsze wyznacza przód pojazdu i to miejsce, w kierunku którego dany pojazd musi być ukierunkowany. I teraz, tutaj na dole mamy oczywiście kilka komend, które możemy naszemu pojazdowi wydać. A zatem zwrot w lewo, zwrot w prawo. Tutaj mamy obrót wieży, czyli pojazd pozostaje tam, gdzie jest, a wieżę obracamy. No to jest ważne w przypadku pojazdów, które mają różne wskaźniki pancerza. Jeżeli chcemy na przykład, by stał przodem, a wieżę obrócił w bok, no to jest to fajna opcja. W przypadku tego BTR-a to nie ma znaczenia, bo jak widzicie, jego pancerz jest jednakowy ze wszystkich stron. Tu mamy jeszcze możliwość obrotu pojazdu, czyli on nie wykonuje kółka, żeby objechać na przykład tak, tak i tak, tylko automatycznie obraca się do tyłu i wybór tej opcji Continuous Movement zaznaczę ją. OK. Koniec impulsu. Jak widzieliście, w tym momencie nie mogłem już wypakować mojej ekipy na zewnątrz, ponieważ wydałem praktycznie wszystkie punkty ruchu. Dobra, kolejna ekipa. Pakować się. Teraz zapakuję ich z dowódcą i dam im RPG. Zawsze ta nazwa mnie bawiła. Kto normalny nazwałby wyrzutnie rakiet Role Playing Games? Wiem, co to oznacza naprawdę, ale nic nie poradzę, zawsze tak mi się to będzie kojarzyło. OK, wy też spróbujecie, ja nimi też spróbuję stąd wjechać. I może tu. Ten spowolniony ruch może się wydawać lekko irytujący. Szukałem nawet sposobu, czy da się to jakoś przyspieszyć, ale nie. Ale to wynika z sytuacji, o właśnie takich jak, znaczy nie, w tym momencie nie, ale takich, że w trakcie ruchu coś może się zdarzyć. Krótko mówiąc, ktoś nas może ostrzelać i tak dalej, więc w tej sytuacji taki zwolniony ruch ma sens. OK, tutaj nic nie robię. Właściwie wypakować chłopaków nie mogę, więc ustawię Continuous Movement i End Impulse. OK. Rebelianci nic nie robią, a zatem kolejne reinforcements. Sierżant Kanun. Bardzo mi się spodobało, prawdę mówiąc, kiedy zobaczyłem właśnie, że w tej grze wprowadzono te pojazdy. Muszę się jeszcze więcej trochę nauczyć odnośnie zabawy nimi, ponieważ nie jest to jeszcze coś, co mam tak powiedzmy wymasterowane i czym mogę się chwalić, natomiast chciałem wam to pokazać możliwie szybko, tak żebyście mogli zobaczyć, co to jest, bo to, powiedziałbym, otwiera rzeczywiście pewne nowe kierunki, jeżeli chodzi o tę grę. O ile w tych standardowych scenariuszach, które mieliśmy w podstawce, była wyłącznie piechota, tak tutaj możemy sobie pojeździć sprzętem i to sprzętem, no dobra, też muzealnym, ale jednak trochę nowszym muzealnym niż jakieś T-34 czy SDKWZ 250. Sprzętem, którym być może albo wy raczej w wojsku jeszcze już jak byliście nawet, to raczej tym nie jeździliście. Chociaż te 55 jeszcze ponoć w latach 80. jeździły, więc kto wie. Natomiast no, nasi rodzice mieli, myślę, spore szanse
niektórymi z tych wraków sobie pojeździć. O, ktoś do mnie strzelił. Ale spudłowali. Co to było? Co to do mnie tak wali? Zobaczmy. Aha, ujawnił się ich BMP-1. To jest to dobrze. Dobrze, że się ujawnił, bo to jest najgroźniejszy wróg. Pozostałe ich pojazdy to są zwykłe takie chamskie ciężarówki przerobione na pojazdy bojowe, a to jest rzeczywiście ich jedyny groźny pojazd bojowy. Jak widzicie, pojawiły mu się tutaj dwa żetony pomocnicze. Pokażcie mi się. O. Emplaced oznacza, że pojazd jest okopany, że on jest tutaj częściowo zakopany w ziemi. Trudniej go trafić, ale on jednocześnie trudniej mu się poruszać, jakby chciał się poruszać. I acquiring oznacza to, że on że ma namierzenie. Czyli jeżeli strzelił do celu, to kładziemy żeton acquiring i ten żeton kładziemy na celu. Będzie to tutaj widać? U mnie? O, tak, będzie widać. Też. I to oznacza, że on do strzelania do tego celu będzie miał także modyfikator korzystny. OK, to by było tyle, jeżeli chodzi tu. To też rzecz, którą możecie kojarzyć z Advanced Squad Leadera. Tam też mamy taki bajer, że jak działko czy pojazd do czegoś strzelają, to mają szansę właśnie na zdobycie target acquiring, o ile same się nie poruszają i tak dalej, i tak dalej. OK, use selected units. I jedziemy dalej. Tak sobie wymyśliłem, że będę nacierał z północy. Zobaczy, nie wiem, czy nie, znaczy z północnego zachodu. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Ten scenariusz nie jest prosty, z góry mówię. To jest scenariusz, w którym się sporo napociłem, kiedy w niego grałem. A grałem co prawda buntownikami, ale mimo wszystko. I podejrzewam, że granie ekipą Kaddafiego też nie będzie czymś. Ale umówmy się, nie gram też tak, żeby wygrać, bardziej po to, żeby wam pokazać tę grę i co ona tak naprawdę nam daje. Zauważcie, że tutaj w prawym górnym rogu mamy informację od razu, że ile jednostek wroga znajduje się w okolicy 10, ile wyeliminowaliśmy 0, ile wyeliminowaliśmy pojazdów 0. OK, koniec. W tym momencie, o, możemy strzelić. A czy ja zapakowałem? Ojej, chyba tak, a zrobiłem błąd. Zrobiłem błąd, bo nie załadowałem ludzi do pojazdu, włączyłem sam pojazd, ale dzięki temu pojazd wykonuje assault movement i może teraz strzelić do kogoś. Szanse na trafienie w tę ekipę wynoszą w tym momencie 58%. Nie są one wielkie, ale nie są też żadne. Zwróćcie uwagę na żeton budynku, oznaczający to, że chłopaki siedzą na strychu. Strzelimy do nich zatem. Nie udało się. Mówi się trudno. Allah nie był z nami. Koniec impulsu. Reinforcements. No właśnie, nie, błąd zrobiłem nie pakując ich do pojazdu, a nie mogę chyba dwóch do pojazdu? Nie, nie mogę. Trudno. Za głupotę trzeba płacić. Ci może niech wjadą tutaj. I te krzaczory. Plansza, jak widzicie, jest na tyle duża, że gdybym tutaj podchodził zwykłą piechotą, to no, dużo by jej zajęło, zanim by cokolwiek zdziałała. OK. End impulse. To też te pojazdy mają tutaj rzeczywiście sporo sensu. Reinforcements. Jeszcze jeden podeślę tutaj. Tak.
Taką taktyką, jaką chciałbym zastosować, byłby atak od północy i takie stopniowe spychanie ich na południe. Powiedzmy, przeszukiwanie obszaru i stopniowo schodzenie na południe. Jednocześnie część tutaj by moich sił trzymałaby pod ogniem rejon, przez który by się wróg wycofywał i w tym sposobem blokowała swobodę jego wycofywania. Taki jest przynajmniej plan. No, z planami każdy, kto grał w gry wojenne, wie, że jest tak, że one są fajne tylko w teorii. A w praktyce każdy plan działa jak działa. I zwykle rzeczywistość mówi nam nie, mniej lub bardziej. Mam jeszcze jakiś super. A, mam tą drużynę piechoty, co jej nie zapakowałem do pojazdu. Aha, wymaga pojazdu lub helikoptera. No tak, to sobie możemy podziękować. Okej, trudno, będziemy bez jednej drużyny. To nie jest problem. Znaczy, to może być problem. Okej, rally phase. My nie musimy się zbierać. Wróg się zbiera. Coś mu nie wyszło. Mamy zatem etap drugi. Zobaczmy, na czym stoimy. Tu mi się nikt nie odezwał. A zatem możemy jechać. W tym momencie, zauważcie, pojawiła mi się także opcja ruchu. Tu mam opcję wypatrywania, jeżeli chciałbym gdzieś namierzyć wroga. I tu mam też opcję, której też wcześniej nie było, wyładowania pasażerów. Gdybym chciał, mógłbym w tym momencie wyładować żołnierzy, którzy jadą pojazdem. I jako, że w tym momencie zaczynam ruch, to mam ciągle Assault Movement. Nie miałem tej opcji, kiedy wjeżdżałem na planszę, ponieważ miałem wcześniej już wydane punkty ruchu na wyładowanie żołnierzy. Natomiast w tym momencie. Teraz natomiast zwróćcie uwagę, nie mam już opcji wyładowania żołnierzy. Mogę się poruszać. Mogę. Jechać naprzód, natomiast nie mogę niestety wyładowywać się. O, ktoś do mnie strzela. To ten techniczny chyba. I chyba mnie trafił. Zobaczmy, jak bardzo. Okej, załoga jest przerażona. Ta fajna melodyjka, którą przed chwilą słyszeliście, to jest właśnie znak, że objawił się nam bohater. Czyli nie wiem, co tam on zrobił takiego bohaterskiego, w każdym razie objawił się bohater tutaj w pojeździe, czy raczej na polu z pojazdem. O, tu jest Hero. Hero działa w podobny sposób, tak znowu jak w Squad Leaderze, więc znowu coś, co znamy doskonale z tamtego systemu. I to byłby cały end impuls, ponieważ, aha, mogę przejść w Continuous. Czyli będzie trochę trudniej mnie trafić w tym momencie. Ok, zakończymy impuls. I co na to? Ci strzelają do tego pojazdu. O, jest mi trafi. Ła. Allahu Akbar, trafili mnie. I zdaje się, że jednego BTR-a jesteśmy mniej. Załoga, znaczy ten przewożona nim ekipa chyba jednak przeżyła. Tyle do szczęścia w nieszczęściu. Ok. Więc tak, co mogę zrobić? Odpowiedzieć ogniem, siedząc w tym wraku, byłoby ciężko. Powiem tak, ja spróbuję wejść tutaj. Wykonam low crawl. Dzięki czemu będę, powiedzmy, bezpieczniejszy przed ostrzałem, a z wraku to spadam. Ok, koniec impulsu. I teraz tak, no wypadałoby się tymi tutaj zająć. Tu gdzieś siedział ten BWP. Znaczy, to się BMP tutaj nazywa, ale to wiadomo, o co chodzi. Spróbuję użyć czołgu. Może byłbym w stanie dziada trafić.
Okej. Nie, a tu jest jakiś te, tu jest samochodzik. A tego nie mogę? Nie, nie mogę. No dobra, walnijmy do tego samochodzika. Spudłowałem. Jeszcze poprawię mu z karabinu, ale... Nie, też karabin nic nie dał. A, niestety. Jedyne co do... Ale, ale opłaca się strzelać, bo jak widzicie, dostajemy zawsze żeton namierzenia, więc jeżeli on stąd nie zwieje, to nasz kolejny strzał będzie miał większe szanse trafić. Ok, koniec impulsu. Co na to, buntownicy? Nic, nic nie robią, nic nie robią. Okej, teraz tutaj. Oni chciałbym, żeby tu wjechali. Tak dość szeroką ławą, żeby jechać, ponieważ no, gdzieś tutaj też się mogą chować ludzie, którzy nie uznają rządów wspaniałego Muamara. Mogę jeszcze na to pole wjechać. Koniec impulsu. Tamte Achmedy nic nie zrobiły. Teraz oni. Tu siedzi ten PWP, dlatego dobrze byłoby się schować przed nim, bo on jak widzieliście, potrafi być groźny. Coś do mnie strzela, ale udało mi się. Jedźmy dalej. Schowamy się za budynkami. Miejmy nadzieję, że w samych tych budynkach nic nie siedzi. Co też nie jest wykluczone. Okej, kolejna aktywacja. I teraz jednostki, które tutaj siedzą. Więc tak, tu siedzi ten BWP i on, póki go nie zniszczę, tak naprawdę to należy uważać, bo on potrafi naprawdę nam napsuć krwi. W tym momencie strzelał, a zatem on już nie strzeli. A zatem podjadę tutaj. Wykorzystując ten budynek jako osłonę. Jeszcze mam w tym momencie możliwość ostrzelania kogoś. 58 szans. Albo ci 41. Tu mam 72, a tutaj mam. Dobra, do tych strzelmy. To jest tylko ciężarówka, więc mamy szansę ją trafić. No właśnie, mobil. I drugi karabinek. 6-5, także trafiłem. Wyleci w powietrze? A, udało się. Udało mu się. Niech pozostaną kanty w ruchu. I czy mamy jeszcze jakieś jednostki aktywne? A, tą tutaj, który przez pomyłkę nie załadował sobie swoich Achmedów. Ach, błąd, błąd, błąd. Może nawet do kogoś strzelić, ale do kogo? Do nich. Jakie ma szanse? 16 i 41. Nie za wysokie, ale. Czasami bogowie kości są z nami. O, i tutaj Allah uśmiechnął się do nas. Trafiliśmy. Teraz już nie. Mógłbym jeszcze się poruszyć. Na przykład tutaj. Dzięki
czemu nie będę stał na takim, powiedzmy, widoku. To jest fajna rzecz w pojazdach, że mogą machnąć z działka i czy z karabinu, czy czego tam mają i potem się jeszcze poruszyć, dzięki czemu przeciwnik nie zawsze ma możliwość się odgryźć. Okej, czy to by były wszystkie nasze już jednostki, które mieliśmy do aktywacji? Wydaje mi się, że tak, że wszystkie się już poruszały. Tak, wszystkie mają żetony ruchu, więc możemy oddać buntownikom. I kolejny etap, rally phase. No, pozbierali się. Tu się nie pozbierali. Ja dam sobie auto rally. Tu niestety Allach nie jest z nami, nie pozbieraliśmy się. Continue. I zaczynamy zabawę. Ktoś do mnie strzela. A nie, to oni się poruszają, ja mogę do nich strzelić. No dobra, siedzicie w budynku, chłopaki, więc. A mam tam karabin maszynowy. No, trafiony. Porządnie. Zraniłem dowódcę. I mogę jeszcze nawet poprawić z karabinków tego BTR-a. A czemu nie? Oczywiście, chętnie. 5-5. Niestety BTR nawalił. Drugi karabinek. Też pudło. Żenła, mówiąc francuska. Okej. Czas na nas. Dobra. Ten czołg, 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 czołg. Gdzie on tu jest? Tu jest nasz czołg. Czołgi, fajna rzecz. Każdy lubi czołgi. Teraz go trafię. O, trafiłem. O, i nawet zdobyłem achievementa. Poszedł. Poszedł. Jak widzicie, strzał po ruchu nie daje nam zbyt wielkich możliwości trafienia. Mamy 27,8% szans trafienia, ale czemu by nie skorzystać? Pudło. Drugi karabin. Też niestety pudło. Nie, żebym się spodziewał czegoś innego, ale. Jeden samochód im przynajmniej rozwaliliśmy, więc jest dobrze. Gorzej, że ten BWP tutaj ciągle siedzi. Dobra, udało się. Wytrzymaliśmy ogień i zaraz im się, mam nadzieję, odgryźć. Pięknym sanadobne. No, nie bardzo. Druga seria. Też nie bardzo. Źle. Źle, źle, źle. End impulse. Okej. Na tym odcinku to byłoby wszystko. Teraz tutaj. I co, wroga na horyzoncie nie widać. Pojawił się. A, ten BWP. Szanse mamy niewielkie, że mu coś zrobimy, tak naprawdę.
Możemy go najwyżej być, jeżeli będziemy mieli szczęście, to możemy go Shaken wstrząsnąć nim. Niestety, nie takim rzutem. Niewiele brakowało. O! A, niestety zdał test morale. Ja nie mogę się teraz stąd już wycofać? Nie, nie mogę, nie mogę. And impulse. To trzeba będzie uważać, bo no właśnie on teraz mi odpowie pięknym za darowne, ale z działka spudłował. To najważniejsze. I z karabinu też spudłował. Także jest dobrze. To jest właściwie jego najgroźniejsza broń w tym momencie. Jeżeli tego BWP uda nam się wyeliminować, to po prostu zabawa powinna stać się, tak mi się wydaje, łatwiejsza. Natomiast no, trzeba najpierw to zrobić. Może teraz uda mi się tę furgonetkę. 2-3, nieszczególnie. Druga seria. 8-1. O, teraz trafiłem. No, pięknie. Przesiadka na wielbłądy, panowie. To wam wyjdzie lepiej. And impulse. Dobra, kogo jeszcze mamy do dyspozycji? Tutaj, tylko że oni są. Aha, ale tu. Aha, pojazd jest shaken. Niech podjedzie bliżej. Ale na razie do walki to on się za dobrze nie nadaje. Więc zostawmy go tylko tu. A, mamy jeszcze tam naszego bohatera, którego też bym mógł gdzieś przerzucić, na przykład gdzieś tutaj do tych budynków, gdyby dał radę dojść. Ahmed. Może tutaj? Nie, ja bym chciał, żebyś tak w ogóle szedł. O, właśnie. I strzelają do naszego Herosa. Udało mu się. Dobrze, chłopie, staraj się, staraj. Może Kaddafi ci odpali parę ze swoich wojowniczek, niewolniczek. I to chyba znowu wszystko, co mieliśmy. Już wszystkie inne nasze, wszystkie jednostki aktywowaliśmy. Więc możemy pas. Przeciwnik także poddał, więc pass and end. Tura czwarta. Rally phase. Może wreszcie ten pojazd mi się tutaj. O, tutaj. Niestety. Róg. Tyle dobrego, że też nie wyszło im za dobrze. Okej. Chcę się pozbyć tego BWP-ka, bo bez niego on mi tu będzie bruździł mocno. A póki co go nie widzę. Tak, podjeżdżać pod budynki, w których siedzą wrogowie, to nie jest dobry pomysł, bo oni mogą mieć RPG. A w momencie, kiedy mają te RPG, to nawet z bliskiego dystansu potrafią nam mocno uprzykrzyć życie. Dobra. Strzelamy, trafiliśmy. Świetnie. I BWP przeszedł do historii. To nam powinno trochę uprościć życie. Nie mówię, że wygraliśmy, brońcie Allahu, ale w każdym razie najgroźniejszy pojazd przeciwnika właśnie stał się przeszłością. Okej. O, nasz bohater jeszcze kogoś namierzył, kto próbuje uciekać tutaj
z tego budynku. Fajnie, strzelaj do niego. I to trafił, i to mocno trafił. Oj! Muhammad już nie żyje. Okej. Dobra, dobra, żebym się tak nie cieszył na wyrost. Ten samochodzik, znaczy samochodzik BTR-60 to coś więcej niż samochodzik. Oj, trafili nas. Zobaczmy jak. O, niestety. Pancerza nie przebili, ale załoga złapała stracha. Więc niech pozostaną w ruchu. I możemy się przenieść teraz na. Musimy zakończyć ruch. Teraz. Naszego bohatera dalej biorą pod ogień, ale bohater trzyma się twardo. Niestraszny mu nic. On wierzy w Kaddafiego. Albo raczej w pieniądze, które mu Kaddafi wypłaca. Ok, i teraz tak. Chciałbym wykorzystać ten budynek jako osłonę. I tu jeszcze im został jeden samochód. A nie, to działko, przepraszam, działko. Też dobrze by było je zniszczyć z dystansu, ale nie w ten sposób, niestety. Drugi karabin. Też nie udało się, no trudno. Miejmy nadzieję, że przynajmniej ten budynek da mi osłonę przed wrogą piechotą. Na co po cichu liczę. A, i teraz walnęli o mnie. Na szczęście strzelają równie dobrze jak ja. I teraz tutaj. Do tych skrzypków na dachu. Nie, nie w ten sposób. Druga seria. O, ten budynek niestety daje im mocną osłonę. Mogę spróbować podjechać bliżej. Trochę ryzykowne będzie, ale myślę, że to nie jest taki głupi pomysł. Przy okazji osłonię mojego Herosa tutaj też. Ok. Karabinu strzelanie do czołgu wśród drzew to chyba nie jest najlepsza rzecz, którą mogliście zrobić, panowie. Okej, ale tym samym się wystrzelali, to jest dobrze, dzięki czemu powiedzmy ta ekipa powinna w miarę bezpiecznie tutaj podejść. Czy oni by weszli na to pole i mogłbym rozpocząć walkę wręcz? Spróbujemy. A, ktoś jeszcze tam był. Jeszcze mnie trafili. Ach. Źle. End impulse, czyli niestety. Koniec. Dalej. Z karabinu do czołgu, no. Tutaj to na równie dobrze mogliby rzucać zaklęcia wudu i pewnie tyle by, równie skuteczne by to było. Ok. Teraz tak. Ten pojazd. Nie. Szanse trafienia, jak widzicie, są znikome. Zatem podjadę nieco bliżej. Jak teraz?
niewiele lepiej. Ale zobaczymy. No proszę, Allach się do nas uśmiechnął, ale trafiliśmy. I jeszcze ich wstrząsnęło. Teraz już nie. Ale dobrze, dobre i to, nie narzekam. Chciało się siedzieć na strychu, to teraz to, nie, to cierpcie. Ok, koniec impulsu. Nic. To teraz ci. No oni tutaj ciągle są wstrząśnięci, więc za dużo zrobić nie mogą. Muszą się zebrać najpierw do kupy. Tutaj nie dojadą? Nie dojadą. No dobra, to niech posiedzą na razie. Mam nadzieję, że się w kolejnej turze pozbierają. O, teraz oni wylosowali inicjatywę. Ok, auto rally. O, ci się pozbierali, a ci. No niestety, no, niech was. Za mało Al Jazeera, chłopaki, słuchacie? O, trafili mnie. Dobra, przygnietli, ale nie przebili pancerza. Więc dowódca wlazł do środka, spanikował, ale w każdym razie jesteśmy w dobrym stanie. Okej, okay, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć pierwszą połowę tej rozgrywki, bo wyjdzie dość długa, a że ze względu na czas rozgrywki raczej nie planowałem, że i tak ujmę to w jednej części. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia w drugiej części gry.